panie dyrektorze, to była nowoczesna segregatornia, czy nie była nowoczesna? Ta segregatornia, wszystkie pojęcia są pojęciami względnymi. Ona była względnie nowoczesna. Mhm. Już tak pierwszy rzut oka pozwolił zauważyć podstawową jej wadę. Brak hermetyzacji tego procesu. Odpady trafiają niekoniecznie w sposób hermetyczny. To znaczy wjeżdża samochód, a zanieczyszczenia się mogą wydostać. Nie, to było widać, że to nie było hermetyczne. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, takich segregatorni tego typu, to na Podkarpaciu jest trochę, może trochę mniejszych. Trochę, tam nie było ile? Nic takiego nowoczesnego. Mm-hmm. No jest ich co najmniej kilkanaście. Z tym, że to są mniejsze instalacje. Trudno powiedzieć, że to jest tak bardzo nowoczesne, jeżeli przez linii stoją ludzie w maskach i wydobywają odpady. Panie dyrektorze, chce pan powiedzieć, że nie powinniśmy mieć kompleksów, jeśli chodzi o... Nie, nasze województwo nie ma kompleksów w stosunku do tej instalacji. Natomiast faktyczne instalacje takie zmechanizowane są, to oparte o metody. Po pierwsze, przede wszystkim trzeba selektywnie zbierać, od tego zacznijmy. I dopiero wtedy można selektywnie rozdzielić, dosegregować te odpady. Jeżeli usiłujemy segregować odpady zmieszane, uzyskamy coś, co się do niczego nie nadaje najczęściej. Natomiast faktycznie te metody do tej segregacji są daleko bardziej wyrafinowane. Są to optyczne, magnetyczne i tak dalej. Tu widzieliśmy sito i robotników na linii. No, ta nowoczesność to jest już u nas powszechna. Także tu się wstydzić tego nie musimy, natomiast na pewno trzeba zadbać o to, aby te odpady, które wydzielimy, z sensem zagospodarować, bo sens nie jest na tym, żeby je wydzielić, tylko odzyskać je w postaci materiałowej, czyli ponownie wrócić do obiegu w jakiejś tam postaci, które się daje wykorzystać już w normalnym użytkowaniu, bądź przekształcić termicznie w energię cieplną i elektryczną. Znaczy, ja bym może tutaj do tego dodał jeszcze, że ta nowoczesność być może jest, ale ta nowoczesność nie jest właśnie pokazana, ponieważ w chwili obecnej nawet szukając różnych materiałów w internecie nie można tego tak naprawdę znaleźć. No, takich najbardziej nowoczesnych. Ja rozumiem, że w chwili obecnej buduje się, prawda, nowe, będą powstawały nowe, ale programów edukacyjnych, nawet w telewizji czy za pośrednictwem internetu, no ciężko jest znaleźć. Ja bym tutaj może zaproponował taką współpracę właśnie z Departament Ochrony Środowiska, prawda, stowarzyszenia. Ja myślę, no oczywiście współpracują, bo to jest naturalna sprawa, ale może właśnie kolejne spotkania, kolejne debaty poświęcić właśnie takim rozwiązaniom, czyli stowarzyszeniom, które mogłyby wesprzeć, doradzić i być może też jakoś wspólnie działać właśnie w tym zakresie, jeżeli chodzi o możliwości segregacji odpadów, bo też mamy różnych ekspertów z doświadczeń, korzystamy nie tylko naszych tutaj polskich, ale także i zagranicznych. Taka segregacja jak na przykład w Szwecji, jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, mamy takiego partnera w Szwecji, w Dalarnie, na środkowej Szwecji, która tak naprawdę pokazała nam, będąc tutaj we wrześniu na Alpejskim Forum Współpracy, jak można na 97% wykorzystywać tą energię odnawialną, a przede wszystkim pokazali też nam, że te wszystkie góry śmieci, które są u nas wywożone gdzieś za miasto i tam składowane, tak naprawdę tylko 2-3% takich gór śmieci jest w Szwecji. Ograniczmy to właśnie, a u nas jest odwrotnie. No, to by było, prawda, takim najważniejszym elementem. Panowie, już tak na koniec. Jakich inwestycji związanych, albo przedsięwzięć, jak mówił pan dyrektor, związanych z ochroną środowiska najbardziej na Podkarpaciu potrzeba? Jakich decyzji może też? Zauważmy, że żyjemy w czasach, kiedy mamy coraz większe zapotrzebowanie na energię. Żeby ją pozyskać, musimy wpływać na środowisko w jak najmniejszym stopniu. Tu cała tematyka, której dzisiaj nie poruszyliśmy, a więc OZE, czyli odnawialne źródła energii. Dla przykładu tylko powiem. W Niemczech dąży się do tego, ażeby w najbliższych 10 latach 6 milionów gospodarstw domowych było w stanie zasilać swoje samochody w przyszłości elektryczne wprost z gniazdka, z generatora, z domu. Niemcy, którzy mają w tej chwili około 40% kolektorów słonecznych w Europie, to jest taki troszkę dla nas ciekawy przykład, bo podobne położenie geograficzne, my mówimy, że nie ma sensu ich stosować, tam one się skumulowały.
zauważmy, jak bardzo prawodawstwo próbuje wpłynąć nam w tym kierunku, bo jednak zmiany prawa są zawsze determinantem wszelkich zmian. One pociągają za sobą z reguły kwestie finansowe. Choć nie tylko finansowe, bo powiem tak, że w projekcie dotyczącym OZE między innymi osoby, które nie stosowałyby w nowych pozwoleniach na budowę odnawialnych źródeł energii, jeden z projektów przewidywał nawet odpowiedzialność karną do roku więzienia. Ten projekt w trakcie został zmieniony, ale zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt. Aby mniej zużywać energii albo zużywać czystszą energię, musimy wpływać nie tylko już w kierunku budowy elektrowni atomowych, ale również tych naszych małych przydomowych. To mogą być piktowiatraki. One nie zawsze muszą być takie, jak kojarzymy. One nie zawsze muszą być pionowe, mogą być poziome, mogą dostarczać energię do naszych gospodarstw domowych. Te zachęty istnieją już w tym roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej wprowadził dotacje do budownictwa pasywnego, energooszczędnego. No ale popatrzmy na liczby. W pierwszym okresie jest przewidzianych dotacja dla 12 tysięcy budynków. A ja tak powiem, w Polsce mamy 14 milionów mieszkań i domów. Więc jaka to liczba? Do tego jakby biurokratyczna machina. A więc weryfikator na początku, koniecznie kredyt. A dlaczego ten kredyt musi być? Dlaczego on jest warunkiem koniecznym? Weryfikator na końcu, koszty dodatkowe. I jeszcze co najciekawsze, nawet jeżeli ten minister finansów zechce nam dać te 30 czy 50 tysięcy, to od tego odliczy nam, każe nam to wpisać w PIT i odliczyć podatek dochodowy. Więc mówmy, jaką rzeczywiste, jakie jest wsparcie dla nas, którzy korzystamy. A chciałbym się podzielić taką uwagą. Dlaczego te małe nasze przydomowe gospodarstwa są tak ważne w zużyciu energii i tym samym wpływają na środowisko? Otóż dlatego, że nie jest żadną tajemnicą, że w całej Unii Europejskiej 40% odbioru energii to budynki. Z tego 12% to jedynie publiczne, a większość to te nasze, małe. Dlatego musimy zacząć od siebie. Chciałbym dodać to, że rzeczywiście budując świadomość, można powiedzieć, tą ekologiczną, trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że świadomość musi być oparta o ekonomię. Musi się nam opłacić w jakiś sposób, no, postępować ekologicznie, czyli postępować tak, żeby dbać o środowisko. Dzisiaj na przykład ta ustawa o utrzymaniu porządku czystości w gminach nie daje w jakiś sposób, nie buduje tej świadomości ekologicznej, bo dzisiaj no ja i tak zapłacę takie same pieniądze, czy będę segregował, czy praktycznie będę się starał jeszcze lepiej segregować, czy będę starał się zagospodarowywać te odpady w sposób jeszcze lepszy. No ja i tak zapłacę te same pieniądze, bo został ogłoszony przetarg w gminie na półtora roku, załóżmy, czy na dwa lata. I ta cena przez ten okres czasu będzie taka sama. Bo z powyższego nie ma budowania świadomości ekologicznej poprzez ekonomię. I ekonomia rzeczywiście wymusza rozwiązania, które no, pozwalają na właściwe zachowania. I takie działanie powinniśmy budować. Ja byłem też w Norwegii z Komisji wtedy Senackiej Środowiska i widziałem, jakie są rozwiązania norweskie, gdzie Norwegowie robią wszystko, aby, i państwo robi wszystko, aby doprowadzić do takiej sytuacji, że Norwegom powinno się opłacać zarabiać na śmieciach, można powiedzieć, żyć z tego, że ta świadomość ekologiczna jest właściwa, dobra i to, co pan mówił, pozyskiwanie energii z odpadów i właściwe zagospodarowanie pozwoli no, maksymalizować, można powiedzieć, minimalizować koszty właściwie produkcji odpadów. A na terenie powiatu rzeszowskiego jakie przedsięwzięcia są takie najpilniejsze, jeśli chodzi o ochronę środowiska? Znaczy tych inwestycji na pewno jest dużo do realizacji. Na pewno tak jak pan dyrektor Kulik wspomniał, w zakresie gospodarki ściekowej tutaj są kwestie do rozwiązania. Oczywiście kwestia zagospodarowania odpadów również jest to ten istotny temat. No, tutaj liczymy na pewno współpracę w ramach aglomeracji, na współpracę z Rzeszowem. Tutaj przede wszystkim wydaje się istotne, aby same gminy podjęły taką współpracę między sobą w zakresie tego modelu selektywnej zbiórki odpadów i odbioru tych odpadów już przesegregowanych.
Także tutaj no, nie jesteśmy jakby wyjątkiem od tych problemów. Te same problemy w zasadzie w skali całego województwa, one się powtarzają i również są one takie właściwe dla nas. A inwestycja marzenie w ochronie środowiska pana dyrektora? Inwestycja marzenie jest rozproszona. Chciałbym dokończyć, żeby został na terenie województwa zrealizowany program krajowy oczyszczania ścieków komunalnych. To znaczy, żeby wybudować dla aglomeracji oczyszczalnie ścieków i kanalizację i żeby udało się, co wygląda, że w tej perspektywie się zacznie udawać, również rozwiązywać problem dla zabudowy rozproszonej, czyli nie tylko Zwarty, gdzie jest 2000 mieszkańców na kilo, 2000 mieszkańców aglomeracji i 120 mieszkańców na kilometr bieżący, ale również tam, gdzie jest zabudowa rozproszona, gdzie nie, do tej pory nie można było pozyskiwać środków, w nowej perspektywie finansowej wygląda, że będzie można. Panowie, tak naprawdę nie kończymy dzisiejszej dyskusji, przenosimy ją na grudzień, tak? Tak, w grudniu będzie druga debata, będzie bardziej jeszcze, skupimy się wtedy na tej debacie na edukacji, ponieważ chcielibyśmy, żeby z nami, tak jak dzisiaj panowie są, były też osoby odpowiedzialne za edukację w naszym województwie, ale także być może ktoś z uczniów, prawda, żeby też nam pokazał, jak on dzisiaj to przyjmuje w szkole. Panowie, puentą tej dzisiejszej debaty niech będzie wypowiedź naszego widza, pana Jurka. Dbajmy o środowisko. Przecież my żyjemy w nim i nasze dzieci. Prawda? Jakie to proste. Prawda. Bardzo panom dziękuję za udział w tej debacie. Państwu dziękujemy za uwagę i za moment zapraszamy na koncert. Przedstawiam Państwu gwiazdę dzisiejszego wieczoru, rzeszowski zespół Bossa Nova Kwartet. Witajcie. Dobry A ze mną wieczór. Są Dominika Kindrat, wokalistka, Tomek Stężalski, gitary, Paweł Czachur, kahoncet i Witold Solarski, kontrabas. Wiem, że zespół istnieje od roku. Jak to się stało, że się spotkaliście, że postanowiliście razem grać i śpiewać? To znaczy właściwie to był pomysł Tomka, naszego gitarzysty. Wcześniej znaliśmy się i współpracowaliśmy w różnych innych projektach muzycznych. Na przykład ja z Witkiem graliśmy w klubach, tak samo Tomek z Pawłem również w klubach. Co prawda graliśmy zupełnie inną muzykę, ale Tomek miał takie pragnienie, żeby grać właśnie ten jazz, tą bossa nowę, ponieważ myślę, że nie właśnie, ma czegoś dlaczego? Takiego. Nie ma czegoś takiego w Rzeszowie. Właśnie, no. Tak, zauważacie? Tak, dopiero edukujecie tak. Może mieszkańców? Znaczy, może my nie, ale chcemy. Jak to jest z tymi odbiorcami? Próbujemy edukować. Najważniejsze w tym projekcie moim zdaniem jest to, że dzięki spotkaniom ze słuchaczami po pierwsze starajmy się przekazywać dobre fluidy wynikające z tego rodzaju muzykowania, a po drugie przekazuje mi po prostu najnormalniej w świecie pozytywną energię, którą na przykład Witek reprezentuje. Tak, ja jestem zdecydowanie człowiekiem, najbardziej który... pozytywnym człowiekiem. No może nie najbardziej, ale jednym z bardziej. No może I, co, I ludzie czerpią tę energię, widzicie to? No to wydaje mi się, że troszkę tak. Jak często występujecie, gdzie występujecie? No praktycznie w naszym przypadku, no, mogę za siebie się trochę wypowiedzieć, jestem muzykiem, który z tego się utrzymuje, no i praktycznie codziennie param się tym zajęciem i moi koledzy, koleżanka również, cały czas jesteśmy związani z muzykowaniem. Co dzisiaj zagracie, co zaśpiewać? Dziś zagramy dwa standardy jazzowe. Pierwszy to będzie Girl From Ipanema, a drugi This Masquerades. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie zespół Bossa Nova Kwartet z Rzeszowa za moment przed Państwem.
casa e la menina que vem que passa num doce balanço caminho do for what?